Dzień dobry, dalej jesteśmy w Karpaczu, dalej jesteśmy w studiu 31. Forum Ekonomicznego, a moim Państwa gościem jest Pani dr Dominika Hadro z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję bardzo za przyjęcie naszego zaproszenia do rozmowy. Pani jest współautorką razem z 5 innymi osobami takiego projektu, którego tytuł dość skomplikowany przeczytam, ale jest to zagadnienie fascynujące. Emocje, czyli ton w dokumentach spółek giełdowych, analiza sprawozdań spółek giełdowych. Szczerze mówiąc, akurat emocje to jest ostatnia rzecz, którą można byłoby łączyć pozornie przynajmniej z działalnością spółek giełdowych. Natomiast ja ze swojej działalności wiem, że rzeczywiście podejmowanie się analiz pod kątem wpływu emocji na pewne działania jest niezwykle ważne i jak widzę, Państwo zauważyliście to także w dużym biznesie. Muszę powiedzieć, że niestety nie my jesteśmy pierwsi, którzy to zauważyli, bo takie badania, w których bada się emocje w raportach spółek giełdowych, są prowadzone na bardzo szeroką skalę już od kilku dekad w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. To są takie dwa kraje, gdzie te badania są już długookresowe. Ale w Europie kontynentalnej to nie było takie oczywiste. W Europie kontynentalnej, a przede wszystkim w Polsce rzeczywiście mogę powiedzieć, że jesteśmy pierwsi, którzy na taką skalę i z takimi narzędziami badamy emocje w raportach spółek giełdowych, tak. To jest tak, że nie tylko Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wziął udział w tym projekcie, mieliście Państwo też uczelnie partnerskie, tak? Tak, dokładnie. Projekt przede wszystkim był prowadzony przez nas oraz przez Politechnikę Łódzką. Tam powstały narzędzia do oceny tonu, następnie również analizy. Wspólnie przeprowadzaliśmy też ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Proszę mi powiedzieć, na czym te badania emocji tak naprawdę polegały? No bo ja rozumiem, że braliście Państwo do ręki te raporty. Teoretycznie to są dokumenty zapisywane niezwykle suchym, takim analitycznym językiem, więc gdzie tam te emocje? Po pierwsze, odeszliśmy od tego, żeby brać je do ręki. Czyli stworzyliśmy narzędzie na podstawie podobnego narzędzia do analizy emocji, czyli inaczej tonu czy wydźwięku w tekście pisanym. I muszę tutaj właśnie też uszczegółowić, że emocje można różnie badać. Są znane również w tekście pisanym, szczególnie w psychologii są emocje według Plucika na przykład. Natomiast to, do czego my się ograniczamy, to jest tak zwana polaryzacja, czyli my tak naprawdę patrzymy, jak negatywnie i jak pozytywnie spółki piszą, no właśnie, w raportach. Wcześniej rzeczywiście kodowaliśmy ręcznie przez wiele lat, natomiast w tym roku udało nam się stworzyć bardzo innowacyjne narzędzie z użyciem uczenia maszynowego i z użyciem tak zwanej słowosieci. To jest taki słownik, jeden z największych, czy największy został stworzony przez Politechnikę w ogóle wrocławską, więc też na Dolnym Śląsku tutaj jest bardzo duży udział w rozwoju właśnie słowosieci. I słowosieć to jest taki słownik, gdzie nie mamy wytłumaczonych, znaczenia słów nie ma wytłumaczonych, natomiast słowa powiązane. Jest to słownik, który jest pod wszystkimi narzędziami, które bazują na lingwistyce komputerowej. I stworzyliśmy takie narzędzie, które daje możliwość oceny tekstu pisanego pod kątem właśnie słów pozytywnych i negatywnych użycia w różnych językach. Na dzień dzisiejszy mamy dla języka francuskiego i polskiego, natomiast pracujemy też, żeby był to takie narzędzie, tak, żebyśmy mogli użyć we wszystkich językach europejskich, nie angielskich, no bo dla języka angielskiego te narzędzia są no już bardzo, jest ich wiele i dobrze dopracowane i też czerpiemy wiedzę z tych narzędzi. Natomiast odnosząc się jeszcze do pytania, a gdzie te emocje, skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na listach do akcjonariuszy. I to jest tak, że wszędzie w zasadzie na całym świecie te emocje się bada przede wszystkim w listach do akcjonariuszy. Jest to ta część, która otwiera raport. Jest ona bardzo słabo uregulowana, to znaczy jest tylko zarys, co powinno się znaleźć w tym liście, natomiast nie ma właśnie takich bardzo precyzyjnych regulacji. A po drugie, jak to się często mówi, w naszym świecie jest to taka wizytówka firmy i prezesa. Ponieważ prezes bardzo często daje tam zdjęcie swoje, podpisuje się odręcznym, tak, odręcznie się podpisuje pod tym listem. Stąd też przekazywane tam informacje są bardzo często w sposób emocjonalny. A proszę mi powiedzieć, po co się robi taką analizę? Znaczy, komu ona może się przydać? Jaki jest cel tego działania? Bardzo wielu osobom, czy też interesariuszom może ona się przydać. Badania pokazują bardzo wiele zależności pomiędzy tonem a różnymi wskaźnikami. Po pierwsze, ton może być takim sygnałem co do przyszłych wyników spółki, ponieważ należy pamiętać, że raporty spółek giełdowych są publikowane z pewnym opóźnieniem. Stąd też prezesi spółka wie, co czeka spółkę już w kolejnych okresach. I mając na przykład świadomość tego, że w przyszłych okresach spółka będzie miała lepsze wyniki, będzie polepszenie wyników w stosunku do tego, co aktualnie publikujemy, możemy to zaakcentować, prawda, bardziej pozytywnym tonem. Drugi taki obszar to są raporty bieżące, których my nie badaliśmy, ale oczywiście to narzędzie może tak samo służyć do badań tych raportów bieżących, czyli spółki publikują informacje o tym, co się w danym momencie wydarzyło. Tak? Najczęściej to są zdarzenia jednorazowe. I badania na rynku amerykańskim i brytyjskim pokazują, że w zależności od tego, jaki jest to ton, czyli na przykład przekazanie informacji z optymistycznej z bardziej optymistycznym tonem, powoduje, że uzyskujemy wyższe stopy zwrotu, czyli wpływa on na reakcję rynku na tą informację. A jakie emocje wzbudziło Państwa badanie? Czy to jest tak, że spółki, które były przedmiotem Państwa badania, też w jakiś sposób zareagowały na ten fakt? I czy na przykład wzbudziło to też zainteresowanie u inwestorów różnego rodzaju? Jesteśmy w trakcie rozmów, żeby skomercjalizować bardziej to nasze narzędzie, dokładnie tak. To, co nas trochę zdziwiło, wydaje mi się, to to, że w Polsce jednak bardzo dużo spółek nie używa właśnie emocji. Czyli te spółki przede wszystkim, które nie są przedmiotem zainteresowania inwestorów, czyli mają niską płynność na rynku, jest mało transakcji na ich akcjach, no nie przykładają niestety uwagi do tego, jak komunikują swoje wyniki. Może właśnie dlatego mają mały ruch na akcje. Możliwe. Jest nam trudno powiedzieć, co jest przyczyną, a co skutkiem, bo na tym etapie jeszcze nie przeprowadzaliśmy takiej analizy, ale może mieć to rzeczywiście wpływ. I są to bardzo często takie urzędowe listy do akcjonariuszy, które powtarzają się z roku na rok. Jakie są perspektywy tego projektu? Czy to jest wstęp do czegoś większego? Czy to jest tak, że to narzędzie, to działanie wkrótce w Polsce stanie się powszechne? Mamy wielką nadzieję, że nie tylko w Polsce. W tej chwili rozmawiamy również z uniwersytetami we Włoszech między innymi, żeby również wprowadzić to narzędzie na dla innych języków. Mamy nadzieję przeprowadzić takie długookresowe badania tonu, żeby bardziej zrozumieć właśnie, co się dzieje na polskiej giełdzie, jeżeli chodzi o komunikację i o właśnie mierzenie tonu. Jest to po pierwsze potrzebne właśnie z perspektywy takiej rynkowej, też dlatego, o czym nie powiedziałam, a to narzędzie może być wykorzystywane między innymi przez organy kontroli. W Stanach Zjednoczonych jest ono wykorzystywane przez SEC, czyli SEC właśnie taki odpowiednik naszego KNF-u dla giełd papierów wartościowych, które są w Stanach, używa takiego dokładnie narzędzia dla języka angielskiego w celu identyfikacji spółek, które na przykład mogą być tak potencjalnie podmiotami, które no, stosują nieetyczne działania albo na przykład są no, chwilę przed upadłością, a tego wprost jeszcze nie komunikują. Pani doktor, bardzo dziękuję Pani za tą interesującą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych rozmów naszej telewizji. Dziękuję bardzo.